Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na naszym kolejnym webinarium Spółdzielni Otwartej Edukacji w Bibliotece. Widzę, że już trochę z Państwa dołączyło do nas, także myślę, że możemy zaczynać. Tematem dzisiejszego spotkania jest wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz jej możliwości wykorzystania w bibliotece. I w to wprowadzi nas nasz dzisiejszy gość Robert Turski, ale zanim... Dzień dobry, dziękujemy Robercie, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Zanim przejdziemy do tematu, chciałabym jeszcze skorzystać z kilku minut i powiedzieć trochę o projekcie Spółdzielnia Otwartej Edukacji w Bibliotece. Jest to projekt skierowany głównie do osób pracujących w bibliotekach w całej Polsce, a celem tego projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi, ale też korzystanie z nowoczesnych technologii. I właśnie z tego powodu chcieliśmy dzisiaj skupić się na tym trochę tajemniczym jeszcze i takim futurystycznym temacie, jakim jest wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Ale z tego miejsca chciałam też Państwa serdecznie zaprosić do śledzenia naszych innych działań, na przykład do udziału w naszych warsztatach lokalnych z kompetencji cyfrowych dla osób dorosłych. W najbliższym czasie odbędą się warsztaty dotyczące gier wideo, fake newsów, Wikipedii, ale też wiele, wiele innych. Dlatego korzystam z tego momentu, żeby Państwa serdecznie do tego zaprosić, a link do tych spotkań wyślemy do Państwa po zakończeniu spotkania. Będzie również kolejne webinarium w czerwcu. Także zachęcam Państwa serdecznie do zostawienia swojego adresu mailowego w naszym formularzu, który jest dostępny, przypięty na czacie. To tyle z takich ogłoszeń. A teraz chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie powitać Roberta. Robert Turski jest doświadczonym edukatorem i trenerem umiejętności cyfrowych. Jego zainteresowania oscylują wokół wykorzystania nowych technologii w edukacji oraz promowania pozytywnych zachowań w sieci, takich na przykład jak współtworzenie treści czy cyberbezpieczeństwo. Robert jest również współzałożycielem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Edukacja 3.0, w którym to prowadzi badania nowych technologii w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rzeczywistości rozszerzonej na proces nauczania. Także jestem przekonana, że jest to odpowiednia osoba, która może nas dzisiaj wprowadzić w ten tajemniczy świat różnych, równoległych rzeczywistości. Oddaję Ci głos, Robercie. Bardzo Ci dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie wszystkich. Ja nadaję z Lublina. Pracuję 50 km dalej, czyli w Puławach, w miejscu, które jest faktycznie ośrodkiem badawczo-rozwojowym, ale też takim centrum, gdzie szkolimy dzieci, młodzież, dorosłych, nauczycieli, seniorów, więc szeroko. I zacznę od tego, co mnie zostało dzisiaj o 17. Chciałem tak bardzo rozszerzyć rzeczywistość, że napakowałem tak filmiki do prezentacji, świetne jakieś linki, które click meeting, na którym spotykamy się, jako zło konieczne i kazał mi w ciągu pół godziny zrobić statyczną prezentację. Więc jeżeli ktoś oczekuje fajerwerków w prezentacji, to nie będzie. Będą fajerwerki tematyczne, będą filmiki puszczane na różne sposoby, więc trzymajcie kciuki, żeby się to wszystko udało, bo jest co pokazywać. Dobrze, to może tak, w związku z tym, że o 19 kończymy to spotkanie, a to nie jest za dużo czasu, a dużo rzeczy można poruszyć. Tam jeszcze Marysia opowiedziałaś o tym, że ja promuję pozytywne treści w sieci i lubię kreować. Ja jestem takim wymagającym trochę trenerem, bo gotowce są świetne, ale gotowce tworzą ludzie dla nas i nie zawsze są przyszyte na miarę. Ja lubię takie narzędzia, które robimy sami i pod koniec tego spotkania właśnie będę chciał zachęcić wszystkich do korzystania z takich narzędzi, które można w odpowiedni sposób samemu dostosować do swoich potrzeb. No dobra, czyli tak, prezentacja by się nam przydała, to klikam, wgrywam. Temat poruszony, wszyscy powinniście już Państwo wiedzieć. Możecie dawać mi jakieś na czacie informacje zwrotne, to w ogóle wtedy mi się świetnie będzie prowadziło, typu świetny slajd albo że data jest błędna. Ustaliliśmy z organizatorem, że tak bardzo rozszerzyliśmy rzeczywistość, że i data jest późniejsza, czyli jutrzejsza. Okej, na razie okej. No to jak w porządku, to lecimy. Jaki mam
program tego spotkania. Mam cztery takie punkty. Trzy będą teoretycznie pokazowe, czyli zdefiniujemy sobie wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, żeby już nikomu się to nie myliło, a warto znać te definicje i rozróżniać, szczególnie w kontakcie z młodzieżą, która jest wyczulona na tym punkcie i żeby być o krok do przodu, budować swój autorytet, warto o tym pamiętać. Drugi rozdział będzie dotyczył sprzętu. Chwilkę o tym porozmawiamy, czy faktycznie musimy mieć dużo środków finansowych, żeby wprowadzić pewne rozwiązania do bibliotek, instytucji kultury, czy w ogóle w edukacji. Tam też skupię się na zaletach, na możliwościach zastosowaniu. Trzeci rozdział będzie najdłuższy, bo będzie takim przeglądem narzędzi, konkretnych stron internetowych, przykładów ze świata, z Polski, jak ludzie pracują w tym temacie. Sporo przykładów będzie z edukacji, ale wyszukałem też pod kątem bibliotek też takie smaczki, żebyście od razu mogli podpatrzeć, jak inni to robią. No i czwórka, którą uwielbiam, ale wymaga pracy od nas, to będą trzy narzędzia, które nadają się do tego, żeby sprawić, że nasze plakaty, grafiki, przedmioty ożyły. Powiem szczerze, nie jest łatwo na świecie znaleźć narzędzia, które są bezpłatne. No i ja się tym tematem zajmuję już kilka lat, prowadzę grupę też AR i VR w edukacji na Facebooku, do której zachęcam. Mamy takie dwie grupy, AR i VR w edukacji, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość Wojtka Wątora, więc do tych dwóch grup serdecznie zapraszam. I tam dzielimy się różnymi informacjami. Ja tam link pewnie na koniec jeszcze jakiś puszczę, ale wracając do tych przykładów, to wymaga pracy, ale jest bardzo satysfakcjonujące, a już w ogóle jak zrobicie warsztaty dla dzieciaków w bibliotece i dacie im proste narzędzia do tego, żeby ożywić te różne nasze grafiki, plakaty, infografiki, to dzieciaki w to bardzo mocno wejdą, bo nie znają tego ze szkoły. To znaczy temat w ogóle rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej jest tematem jeszcze o krok do przodu. No to definiujmy w takim razie. Linki będę puszczał. W międzyczasie zasypię was linkami, a jak czegoś nie dopowiemy, to wyślemy później. Znając organizatora, będziemy o was dbać. Będzie definicja z Wikipedii. Taka nudna, specjalnie, bo z tym się możecie spotkać w sieci. Zaczynam od rzeczywistości wirtualnej. Powinna nam się kojarzyć z goglami, które nakładamy na siebie i nie widzimy tego świata rzeczywistego. Przenosimy się do świata gry, przenosimy się do świata podróży, po kosmosie, po jaskiniach, ale wszystko to jest symulacją wirtualną. W związku z tym możemy, jak jesteśmy nieostrożni, uderzyć ręką na przykład o ścianę obok albo przewrócić się, jeżeli nie panujemy nad swoim ciałem, zanurzamy się, jest to taka imersja w świat wirtualny. Nieprzypadkowo wybrałem tutaj dwa okulary, bo to złudzenie optyczne prawego i lewego oka powoduje, że widzimy ten obraz 360 stopni. Mamy różnego rodzaju sprzęt, ale o tym za chwilę. Teraz bym przeskoczył do rzeczywistości rozszerzonej. To jest mój konik, ponieważ on nie wymaga aż tak drogiego sprzętu i właściwie smartfon i tablet wystarcza, żeby tą rzeczywistość rozszerzyć. Mówimy tutaj o tym, i tutaj podam przykład gry bardzo popularnej, dzięki której w ogóle często możemy rozmawiać z dziećmi o rozszerzonej rzeczywistości, czyli o Pokemonach Go. Jak widzicie, bałęsające się dzieciaki po podwórkach i po placach, które szukają czegoś ze smartfonem, to bardzo możliwe, że zbierają Pokemony. Polega to na tym, że kamera z naszego urządzenia przetwarza znaczniki. Znaczniki, markery, tak to się mniej więcej nazywa, czyli jakieś obrazki. Można też powiedzieć, że mogą być to też QR-kody. Dzisiaj o QR-kodach w ogóle nic nie będę mówił, tylko teraz, które spowodują, że na naszym ekranie pojawia się zdjęcie, filmik, animacja, tekst. I są gotowe rozwiązania z rzeczywistością rozszerzoną i wirtualną, ale można też je tworzyć, o tym w tej czwartej części. No to mamy ten slajd ze sobą. O, to jest jeden z moich ulubionych filmików pokazujących różnicę między wirtualną a rozszerzoną rzeczywistością i też jej możliwości. Muszę teraz przełączyć się na udostępnianie ekranu. Filmik będzie niemy niestety, ale dobre i to, bo chcę, żebyście wszyscy zobaczyli. Czyli zapraszam teraz do wnętrza mojego komputera. Powinniście zaraz widzieć to, co ja. Okay. Udostępniam ekran i pierwszy z naszych filmików. Przykład wirtualnej rzeczywistości, ale wyjątkowej.
Dobra. Powinniśmy wrócić teraz do prezentacji. Tak, teraz mogę poczytać komentarze. Tak, kotek był biedny, ale wirtualny. W związku z tym to, czego nie powinniśmy i nie robimy w rzeczywistości takiej naszej fizycznej, możemy zrobić w rzeczywistości wirtualnej. Prawie nikt na spotkaniach nie zna tych możliwości. One wynikają z tego, że sprzęt jeszcze jest dosyć drogi, że technologia, którą tutaj użyli, to jest Leap Motion, to jest taka technologia, która jeszcze łapie gest dodatkowo i można skorzystać z tej demówki. Druga technologia już jest taka bardziej nasza, prawda? Bo jest tablet, jest jakiś znacznik, który mój kolega Paweł miał na sobie, jest model serca, tym akurat całkiem niezłej jakości był, który nakładamy. Myślę, że każdy z nas teraz już rozpoznaje, czym jest wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, ale jeszcze jeden slajd dla Was przygotowałem, który pokazuje już to tak dogłębnie, a nawet pokazuje krok dalej. Bo VR, czyli wirtualna rzeczywistość, to jest przeniesienie się do świata wirtualnego, a R to wyświetlenie hologramu obiektu, na przykład w naszej bibliotece, szkole, w domu. Ale jeszcze jest mieszana rzeczywistość. Ta na tą chwilę wymaga troszkę lepszego sprzętu, o nim za chwilę też będę opowiadał, ale dzięki niej nasza postać wirtualna, w tym przypadku ten robocik, wie, gdzie kończą się ściany, sufit, czy na przykład nasza sofa w pomieszczeniu. Czyli nie tak jak w rzeczywistości rozszerzenie tutaj na środku wpada nam w przedmiotów, zatapia się w podłogę, ale rozpoznaje, gdzie są te granice przestrzeni. Dobra, to myślę, że mamy już definicję za sobą. Ten slajd miał się pojawiać etapami. Wybaczcie, nie mam wpływu na animację, więc będzie od razu, ale śledźcie go ze mną po kolei. Po pierwsze, dlaczego warto? Bo nie wszędzie się wybierzemy. Oczywiście mamy dobrej jakości filmy, na przykład HD, Full HD, 4K, które możemy puścić na monitorze biblioteczce czy na pokazie, ale jednak zanurzenie się w kosmosie, w jaskiniach, głębinach morskich, w miejscach niedostępnych, to jest przeżycie nie do opisania. W ogóle ten webinar opowiadany nie odda tego wszystkiego, co możemy doświadczyć na przykład w wirtualnej rzeczywistości, ale spróbuję zachęcić i zainspirować do tego, żeby próbować. Mam sporo uczestników szkoleń, którzy boją się nałożyć te gogle na siebie. Proszę, nie bójcie się, tylko poproście, żeby ta osoba, która wam to włącza po raz pierwszy, puściła wam coś spokojnego. Niech to nie będzie szybka rozgrywka, jakaś strzelanka, gra, której wymaga dużej koordynacji ruchu, bo wasz błędnik zgłupieje. Ale jeżeli to będzie na przykład bycie na koncercie, podróż, nie wiem, Machu Picchu, czy jakieś miejsce w górach, wtedy spróbujcie z tego skorzystać. Drugi punkt na naszym slajdzie to jest ożywienie, uatrakcyjnienie przestrzeni wokół nas. Albo gotowymi rozwiązaniami, albo kreatorami, o których opowiem na koniec. Sporo rzeczy wydarzyło się w ciągu ostatnich lat. Możemy traktować rzeczywistość rozszerzoną, bo teraz przejdę do tej rozszerzonej. Tak jak tutaj na tym ekranie Paweł z naszymi dzieciakami w Centrum Kompetencji Cyfrowych pokazuje im rozszerzoną rzeczywistość. Możemy wykorzystywać to do nauki matematyki. Pojawiły się ostatnio podręczniki, jeszcze o tym wspomnę. Możemy wykorzystać interaktywne mapy. Wiecie doskonale, że Google Maps i Google Earth też zamieniają się w Google VR, że mapy gogli z widokiem ulicy, czyli wirtualnymi spacerami, też można wyświetlać w rzeczywistości rozszerzonej. Warto o tym pamiętać, ten świat naprawdę idzie do przodu. Mamy całą wizualizację ciała człowieka, modele, które pojawiają się na naszych kartkach i możemy kolejne warstwy skóry, mięśni, kości zdejmować z tych naszych obiektów w rzeczywistości rozszerzonej. Mamy wreszcie podróże w przeszłość, no bo nie możemy podróżować jeszcze w przeszłość i przyszłość. Możemy przenieść się na przykład do Koloseum gdzieś tam w Rzymie. Wirtualne galerie sztuki pokażę Wam później, bo są zachwycające, nawet jako pokaz, zainspirowanie bibliotece do tego, żeby dzieci poszukiwały takich rzeczy, czy czytelnicy. Fizyka, tutaj są też takie typowo szkolne rzeczy, doświadczenia fizyczne. O, książka z rozszerzoną rzeczywistością powiem później, kolorowankach też, no i technika interaktywne, modele urządzeń. Jeżeli Wasza biblioteka jest centrum takim kulturalnym także w waszym miejscowości, pewnie dotykacie tematu gier terenowych, escape roomów. Zapewne robicie zajęcia z wykorzystaniem, nie wiem, kartek długopisów, szyfrów, jakichś różnych zagadek, ale też pewnie wieszacie już QR-kody, które przenoszą nas na przykład na strony internetowe. Tutaj kolejnym krokiem może być wykorzystanie i ożywienie przestrzeni czy zadań za pośrednictwem rzeczywistości rozszerzonej. A ostatni punkt dzieje się już na świecie, ale jest raczej ciekawostką. Wyobraźcie sobie operację dwóch znanych chirurgów, jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Japonii, którzy
są w stanie, mimo że dzieli ich taka olbrzymia odległość, prowadzić tę operację wspólnie. Ta rzeczywistość rozszerzona, a nawet mieszana rzeczywistość, o której wspomniałem, daje możliwości też współpracy na odległość. No to czas na rozdział drugi. Ja troszkę dotykam tego sprzętu, ale on jest istotny. Po lewej stronie mamy sprzętowe minimum. Tutaj na szkoleniu dla nauczycieli jeden z naszych edukatorów korzysta z tabletów, które powodują, że coś się tam rozszerza na stoliku. Obok jest pani po lewej stronie, która wprawdzie ma takie kupne gogle wirtualnej rzeczywistości. One zaczynają się od kilkudziesięciu złotych, kończąc pewnie na 200-300. W nie wkładamy smartfon, który może nas przenieść do tej wirtualnej rzeczywistości. Ale ktoś powie, są o wiele tańsze rozwiązania i to tańsze rozwiązanie macie tutaj w postaci tak zwanych cardboardów, czyli tekturowych, dostępnych za 10-20 zł lub do zrobienia samemu, takich okularów, w które wkładamy smartfona. I większość naszych smartfonów, tych takich, myślę, że 2-3-letnich, już obsłuży nam wirtualną rzeczywistość. Jeżeli ktoś będzie miał niedosyt, tak, dziękuję za ten komentarz. W ogóle cardboardy to są podstawy. Można je i kupić, i zrobić samemu. W ogóle sam proces przygotowania, kupowania tych soczewek, to może być dłuższy temat na kurs. Ale jeżeli ktoś z was będzie chciał się doposażyć, kupić sprzęt na stałe, takie stanowisko, no to tutaj mamy już przedstawiciela, który akurat ma na sobie Sony PlayStation VR. My używamy w naszym ośrodku kilku sprzętów. Ja je teraz może wypiszę, jakie mamy. Jak będziecie mieli później jakieś pytania, to do tego wrócimy. To jest VR podłączony do konsoli. Mamy też popularny HTC Vive. Mamy też Oculus Rift. To są już takie sprzęty, do które troszkę trzeba więcej zapłacić, 1500, 2003, w zależności od wersji. A po prawej stronie mojej prezentacji widzicie coś, co jest firmy Microsoft. Tutaj niestety próg cenowy jest duży, bo jest to kilkanaście tysięcy złotych, 15 tysięcy chyba teraz. Są to Microsoft HoloLens i to jest właśnie mieszana rzeczywistość. Ja tutaj napiszę w nawiasie na czacie MR. I to jest ten przykład, kiedy ludzie mogą stać obok siebie, mieć nałożone okulary, one są przezroczyste. Pamiętajcie, że to nie jest zamknięty wirtualny świat, tylko oni widzą przez to i pojawia im się na przykład tak, jak jest tutaj Holo Anatomii, będziecie mogli sobie też wygooglać tą aplikację, czy tam na YouTubie, mogą widzieć tego człowieka, model człowieka. Chciałbym u siebie HoloLensy, tak, no 15 tysięcy, ale z drugiej strony pamiętajcie, że kiedyś smartfony były dla nas niedostępne, tak, to wszystko gdzieś tanieje i najfajniejsza rzecz, HoloLensy są troszkę ciężkie, ale HoloLensy dwójki, kolejne będą bardziej zminiaturyzowane, czyli niedługo nie będziemy do końca wiedzieć, może to przerażające, że człowiek, który nosi zwykłe okulary, ma możliwość rozszerzenia rzeczywistości, wyświetlania dodatkowych informacji w swoim ekranie. Czyli tak, jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, polecam lewą stronę, w zupełności wystarczy. Powiem wam szczerze, nie takie zajęcia robiłem na jednym smartfonie parę lat temu, bo jak się dobrze wprowadzi dzieci w zajęcia, to można przecież im pokazywać różne rzeczy i na jednym urządzeniu. Polecam wam jeszcze jedną sprawę. Jeżeli macie bardzo mało sprzętu, czyli na przykład macie smartfona, dzieciom te rzeczy, które będę wam dzisiaj pokazywał, to zainstalujcie sobie taką aplikację na komputerze, która się nazywa AnyDesk. Ja zapisuję teraz te nazwy i komputer w podłączeniu do na przykład projektora albo monitora, zaraz wam to wyślę, co wpisuję, da nam taki efekt, że to, co widzicie na smartfonie, jest pokazywane na komputerze za pomocą tej aplikacji AnyDesk i wszyscy inni uczestnicy zajęć mogą to zobaczyć. Czyli czasem jeden sprzęt wystarczy do tego, żeby pokazać ciekawe rzeczy uczestnikom. Dzięki bardzo za odpowiedź o grach planszowych. Tak, w ogóle rynek rozwija się niesamowicie. Zawsze zaczyna się od tego, że biznes, marketing, tak, branża turystyczna, tam gdzie są branże dochodowe, przecierają szlaki. No wojsko też, tak? Wojsko wyposaża swoich żołnierzy na przykład w HoloLensy, które widzicie teraz na slajdzie. Ale też branża rozrywkowa to nie tylko karty, które się rozszerzają, ale gry planszowe, które też możemy ożywić. Jeżeli ktoś z was posiada, kupuje dzieciom Lego i ma katalogi Lego, to od kilku lat katalogi Lego mają swoją aplikację i też można pokazać, jak ta rzeczywistość rozszerzona ożywia kartki katalogów Lego. Bardzo wam wszystkim dziękuję za te komentarze.
Czasem niewiele trzeba zakupić do biblioteki lub niewiele sprzętu mieć, żeby już wprowadzić ludzi w ten świat wirtualny czy rozszerzonej rzeczywistości. O sprzęcie chyba tyle, bo nie chcę przynudzać. Przechodzimy teraz do części trzeciej. Tutaj slajd. Chcę pokazać Wam rzeczy, z których ja korzystam na co dzień. One się sprawdzają, nie zawieszają się, są rozwijane. I ostatnio mieliśmy, no ostatnio, 2 miesiące temu Wielkanoc, w związku z tym na grupie naszej AR i VR w edukacji królował nasz tutaj zajączek, króliczek, zajączek tutaj, zajączek wielkanocny. No i niestety chciałbym, żebyście poszli ze mną krok po kroku. Po lewej stronie wystarczyło, używając smartfona, wpisać w Google wyszukiwarkę nazwę zwierzęcia. Gdybyśmy pisali zajączek, to wtedy pojawiała nam się, widzicie ten pierwszy ekran, możliwość zobaczenia z bliska zajączka. Aplikacja włączała się i mogliśmy zeskanować, na przykład tutaj jest u kogoś w domu stoliczek i nałożyć w rzeczywistości rozszerzonej tego zajączka. Jeżeli ktoś nie lubi zajączków albo woli inne zwierzęta, jest dosyć duży repertuar. My akurat mieliśmy jakiś dzień dinozaura, w związku z tym wprowadziliśmy na patio w naszym miejscu, gdzie pracujemy, dinozaura. Tak to wygląda krok po kroku. Polecam Wam potestowanie tego po spotkaniu. Jest to prosta aplikacja wbudowana w wyszukiwarkę Google, więc nic nie musimy doinstalować. Wystarczy wpisać nazwę zwierzęcia i ten jeden smartfon czy jeden tablet może obsłużyć nam wkładanie rzeczywistości rozszerzonej do naszej przestrzeni. Już coś innego. Jeszcze mam taką prośbę, jeśli ktoś z Was zna to lub nie zna, to też piszcie do mnie, żebym wiedział, jak długo akcentować pewne rzeczy. To pierwszy przykład, zaczynamy od takich najprostszych dostępnych. Druga aplikacja, uwielbiam ją, to jest aplikacja BBC, Cywilizacja. I chciałbym tutaj Wam pokazać, spróbuję może puścić ten filmik, tylko teraz. Zróbmy tak. Puszczę Wam ten link do BBC Cywilizacje na czacie, więc bardzo proszę, żeby każdy z Was sobie włączył, żeby miał w dobrej jakości, a ja w tle chcę poopowiadać, dlaczego lubię tę aplikację, bo ona spełnia tą potrzebę zaglądania tam, gdzie coś jest niedostępne. Tutaj na zdjęciu akurat widzicie smartfon, który umożliwia, tak jak promienie rentgenowskie, zaglądanie do wnętrza mumii, czyli możemy zobaczyć przekrój, zajrzeć, zobaczyć, co jest w środku, widząc na początku oczywiście obiekt, a potem zaglądając do środka. Dam Wam chwilkę, żebyście obejrzeli ten filmik na Vimeo. Nie będę go udostępniał specjalnie, bo pewnie jest bardzo dobrej jakości, więc proszę, żebyście zobaczyli. Ok. Chyba się powinno już udać wszystkim. Dobrze. BBC Cywilizacje to po pierwsze artefakty, historyczne miejsca na całej kuli ziemskiej, które możemy wybierać. Tutaj na przykładzie mumii zaglądać, odsłuchać informacji. Jest to w wersji angielskiej, ale uwierzcie mi, sama forma zrobienia, jakość tego wszystkiego jest niesamowita. Więc zostawiam ten filmik na Vimeo. Aplikacja BBC Cywilizacji jest do pobrania w sklepie Google za darmo. I robimy teraz kolejny krok. Znowu, chciałem, żebyście spojrzeli na lewą część naszych slajdów. Mamy aplikację Google Ekspedycje, która do 30 czerwca obecnego roku będzie w tej formie, jaka jest. Obejrzyjmy może filmik. Udostępnię Wam ekran. Dobra, zmienię ekran. Okay. Tu mam filmik. Dobrze, muszę jeszcze raz chyba to zrobić. Człowiek chce pokazać te rozszerzone rzeczywistości, a to się nie udostępnia. Dobra. I co? Jakbyście zobaczyli mnie o 17, jak musiałem zmienić całą prezentację, bo wbudowane filmiki nie szły, to dopiero był czas. Och, jejku, jejku. No dobrze, spróbuję jeszcze raz. Ostatnia próba.
Udostępnij cały ekran. No właśnie, tak to jest. Tak się siedzi kilka godzin, żeby zrobić najlepszą prezentację, a potem gdzieś wyświetlają się filmiki. I co? Poczekaj na załadowanie ekranu. U was też nie ma, prawda? Nie ma. Musiało się popsuć. Dajmy sobie jeszcze 15 sekund. Jak się nie uda, to opowiem o tym. Albo przekieruję was na stronę. Przecież jak nie tak, to ich inaczej. Tym bardziej, że to jest dobry moment na to, bo jeszcze 30 dni ta aplikacja jest dostępna w tej wersji, którą znamy. Ja może zrobię to tak. Puszczę wam link do sklepu Google. Tak, znam tą aplikację, ona po prostu niestety nam się tutaj zawiesza w ClickMeetingu, bo już robiliśmy trochę tych prób. Ale może zróbmy tak, wejdźmy wszyscy teraz na ten link, który pokazałem. Tutaj mamy zrzut ekranu z aplikacji Ekspedycje. Dlaczego ona jest niesamowita? Po pierwsze, bo to jest podróżowanie po całym świecie. Po drugie, mamy rzeczywistość rozszerzoną. Bardzo lubię na zajęciach wykorzystywać wynalazki Leonardo da Vinci. One się ruszają, są opisane, świetnie się skalują w rzeczywistości. Możecie palcami je powiększać i pomniejszać, a po drugie to, co Google udało się w ekspedycjach zrobić, to jest taka opcja klasy, czyli możecie oglądać w tym samym momencie to wszystko, co nauczyciel, czyli wy jako bibliotekarze możecie puścić i włączyć tą samą rzecz, dzieciaki na swoich urządzeniach razem z wami krok po kroku przemierzają ten świat. Tyle wprowadzenia, wracam do prezentacji, ponieważ po 30 czerwca na szczęście nie tracimy Google Ekspedycji, ale łączą się z niesamowitym kolejnym narzędziem. Mam nadzieję, że używacie go. To jest Google Arts and Culture. 37 instytucji w Polsce do tej pory ma swoje profile, publikuje obrazy, rzeźby. Ale to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to kiedy wykorzystujecie smartfony, to tutaj na tym zdjęciu będzie widać, my w naszym biurze możemy umieścić obrazy z kolekcji tych światowych wszystkich podmiotów, tam jest ich o wiele, wiele więcej, tam jest chyba 20 tysięcy podmiotów, obrazy i robi się to w sposób, powiedziałbym, bardzo prosty, czyli klikamy i wyświetlamy w skali 1 do 1 obraz w naszym pomieszczeniu. I Google Ekspedycje po 30 czerwca połączą się z Google Arts and Culture. Warto, żebyście też na to zerknęli. Tutaj nie będę wysyłał linku do tej platformy, dlatego że możliwości rzeczywistości rozszerzonej są dopiero dostępne, kiedy zainstalujecie tą aplikację na swoim smartfonie. OK. Dobra. Kolejny przykład. No, tak myślałem, że czy od razu o książkach na spotkaniu z bibliotekarzami, czy za chwilę, i stwierdziłem, że za chwilę, że nie tak od razu. Pierwsza rzecz, do której zachęcam, to po pierwsze używanie tych pojęć angielskich, jak czegoś szukacie w Google'ach, czyli augmented virtual reality. Jak wpiszecie tą frazę, tak jak tutaj u mnie na slajdzie, wyświetli wam się dużo inspiracji. Pojawią się w ogóle książki już gotowe, które ożywają w momencie, kiedy mamy smartfon i tablet, możecie je kupić. Zachęcam do poszukiwań, bo coraz więcej też publikacji się pojawia takich polskich. Jednym z przykładów, tak, angielski jest nadal popularnym językiem i chyba zostanie, tak? Po prawej stronie mamy coś takiego, co się nazywa wirtualne książki. Możemy wejść na tą stronę wirtualneksiążki.pl i zobaczycie, tam jest taka zakładka o legendach. Zrobili projekt, w którym ożywili znacznik i można odsłuchać legendy, przy okazji oglądając taką animację, która wyświetla się na naszej kartce znaczniku. Więc te wirtualneksiążki.pl też wam tutaj wrzucam. O właśnie, Matma na luzie. Ktoś wyprzedza tutaj moje slajdy. Ale zanim Matma na luzie, jeszcze Mały Książę. W ogóle Mały Książę jest bardzo popularny w rzeczywistości rozszerzonej, bo od iluś lat ludzie w różnych zakątkach świata rozszerzają tę rzeczywistość. Tutaj akurat na stronie szkoły suchowola.net wkleję wam może ten link do tej suchowoli, żebyście w międzyczasie przejrzeli galerię, bo tak najlepiej będzie to zobaczyć. Ja będę zachęcał was, żebyście myśleli o tym,
jak wy swoje książki będziecie zaraz rozszerzać, bo niech te slajdy będą dla nas inspiracją, niech te gotowce spowodują, że aha, czyli można coś wstawić, tu dokleić, coś wyświetlić. Tak powstała książka Mały Książę. Matma na luzie też jest wsparciem do nauki matematyki. W ogóle nie mam tego w prezentacji, ale pamiętajcie, że cały czas jest GeoGebra, którą pewnie kojarzycie, i jest taka wersja za AR-em. Wpisuję wam na czacie i tam możemy wizualizować w naszych pomieszczeniach na przykład bryły. No, bardzo fajnie to też wygląda. Dzięki za podpowiedź za vividbooks.com. Nie znam, nauczyłem się czegoś, bardzo dziękuję. I tutaj mam jeszcze link do Szymborski i AR. Przekieruję was może tylko na ten link. Muszę to zapamiętać, żeby na koniec spotkania. Bo gdzieś mi ten link uciekł. No dobrze, to o książkach tyle. Szukamy inspiracji, idziemy dalej. A, wróćmy na chwilę do ten program z BBC, jak się nazywał. To może zróbmy tak, że ja ten link do BBC jeszcze raz wkleję na czacie. Czy BBC Cywilizacja. Jeszcze raz pokazuję filmik w sklepie Google pod tą nazwą. A my wróćmy na chwilę do wirtualnej rzeczywistości, czyli albo te tekturowe cardboardy, albo niech to będą rzeczy takie już troszkę droższe, gdzie możemy się zanurzyć w wirtualnej rzeczywistości. Jest bardzo ciekawy filmik, który powstał właśnie o dziewczynce, inspirowany wydarzeniami dziewczynki z zapałkami. Chciałbym, żebyśmy go wspólnie teraz obejrzeli. Zwróćcie uwagę na jakość, w jakiej jest to wykonane, na muzykę. To jest już dzieło sztuki. A przeżycia są niesamowite, bo my jesteśmy w środku tej akcji. Możemy obrócić głowę, spojrzeć, jak dziewczynka nadchodzi albo gdzie podąża z drugiej strony. Warto ten filmik pokazywać na początek, jeżeli ktoś chce się zaprzyjaźnić z wirtualną rzeczywistością. Dobrze, to pogadałem, to teraz wyświetlę wam filmik na YouTubie. Będziemy mieli wspólne oglądanie. Jest taka możliwość tutaj, to próbujmy. Hop. Jeden z moich ulubionych filmów na początek, na pokazanie, jak to wygląda. Teraz wyobraźcie sobie, że to nie jest tylko film, ale jesteśmy zanurzeni w tej przestrzeni. Widzimy, co jest na górze, co jest na dole. Jak stoimy nad wysoką przepaścią, to boimy się tam podejść. I chyba tyle. Zapamiętajcie tą bajkę. Ona jest naprawdę dobra na wprowadzenie do tematu wirtualnej rzeczywistości. Okej. Tylko wspomnę, najbardziej popularnym w Polsce narzędziem do rzeczywistości rozszerzonej jest kolorowanie w Quiverze. I powinniście to znać. Jeśli ktoś jeszcze nie sięgnął po Quivera, koniecznie musicie wydrukować karty z Quivera. Jest to wersja bezpłatna, można też dokupić sobie pakiety. Wystarczy jeden smartfon, 100 skolorowanek i kredek i zapełniacie sobie kącik w bibliotece. Tyle o Quiverze, znany temat. Natomiast jest coś takiego jak Sketch AR. Sketch AR, popróbujcie sami, mi różnie to wychodziło. Sketch AR to aplikacja, w której na smartfonie w rzeczywistości rozszerzonej pojawia się kontur naszego rysunku. I za chwilę wam puszczę filmik, jak mi się to uda, albo wyślę link, a my na kartce w rzeczywistości, patrząc przez tego smartfona tak jakby, przez tą warstwę, gdzie jest ten rysunek, próbujemy to odtworzyć w świecie analogowym, w świecie rzeczywistym. Dobra, spróbujmy z tym Sketchem AR. Tutaj tego nie mam, ale zaraz wam znajdę, żebyście wiedzieli, gdzie to pobrać. Czyli jak połączyć rysowanie z rzeczywistością rozszerzoną. Okej.
Zróbmy tak, wyświetlę. Wysyłam Wam link do Sketch.ar. Nie mam tutaj możliwości chyba puszczenia Wam filmiku, ale proszę, żebyście przejrzeli w sklepie Google te kolejne ekrany, bo one oddają to, jak to wygląda. Szczególnie jest taki jeden, może ja go wyświetlę teraz. Zrobię udostępnienie. Może się uda teraz. Dobra, full screen. O, fajnie, że się udało znowu. Bardzo się cieszę, że ciekawe. Słuchajcie, przekazuję Wam ostatnie moje 7 lat poszukiwań w sieci. Tak, więc raczej są to rzeczy, którymi warto pracować, w ogóle poświęcę na nie czas. Mnóstwo jest aplikacji rzeczywistości rozszerzonej, na które nie warto tracić czasu w sklepie Google. Udostępniam Wam swój ekran. Chcę Wam pokazać to. To jest to, o czym mówię, czyli na tablecie, na smartfonie widzimy kontur na przykład rysunku i patrząc przez niego zaczynamy to rysować. Powinniście trafić na tą samą stronę, co ja. Warto to wypróbować. Nie zawsze się to tak prosto udaje, ale polecam Wam Sketch AR do takich prób. Dobra, wróćmy do prezentacji. Będziemy dalej się teraz inspirować. To były narzędzia. OK. I znowu przeskakujemy do wirtualnej rzeczywistości. Znalazłem dwa filmiki, które zrobiły na mnie niesamowite wrażenie, jeżeli chodzi o ożywianie sztuki. I będę próbował Wam za chwilkę je pokazać. Z wirtualnymi galeriami wiąże się to, że właśnie uczestnicy przychodzą ze sprzętem. Tu akurat macie zrzut ekranu z galerii w Kanadzie, w Ontario, w stanie Ontario. I mogą, kierując te smartfony czy tablety, ożywić obrazy. Będę chciał Was zainspirować, żebyście zobaczyli dwa przykłady. Na dole mamy dwa linki. To jest szeroko pojęte wirtualne zwiedzanie. Pamiętajcie, że YouTube w ostatnich latach rozwinął się tak, że ma możliwość nawet na zwykłych komputerach obracania kamery, tak? Czyli mamy wszystkie parki narodowe. Tutaj mamy też link. Ja myślę sobie, że te linki w materiałach czy prezentacji później dołączę wszystkie, żebyście teraz na spokojnie się skupili. Więc z tematem wirtualnej rzeczywistości wiążą się też wirtualne spacery, wirtualne wycieczki, które też będziemy za chwilę chcieli tworzyć. Ale skupmy się na wirtualnych galeriach. To są moje dwa znaleziska ulubione i spróbujmy to Wam pokazać. Pierwszy z nich to jest tutaj. Okay. I znowu uruchom aplikację. Otwórz. Pełny ekran. Możliwe, że będzie bez dźwięku, ale to, co zobaczycie w tej galerii, będzie na tyle pokazane. Dobrze, powinno zadziałać. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach na 2 minutki i zobaczcie, co artysta stworzył, wykorzystując rzeczywistość rozszerzoną. Okay.
Jeszcze jeden, tylko tym razem troszkę inaczej. Dzieci powiedziałyby, ależ to... No właśnie, powiem wam, że z technologiami AR i VR jest tak, że dzieci aż tak dużo nie wiedzą więcej niż my. Czyli pokazując im te rzeczy, mamy znowu ten krok do przodu. Drugi filmik to też z galerii. Tylko muszę wam szybciutko znaleźć link. Może uda nam się obejrzeć razem. O, uda się. Dobra, wracam. Witam na YouTubie. Tym razem będę już towarzyszył wam w oglądaniu. Okay. Drugi przykład. We have a suspicious person. Over. This is really cool. They are getting closer. Over. Okej, okay. Mistrzowskie to było, prawda? Artyści w projektach musieli poświęcić bardzo dużo czasu, żeby ożywić to w ten sposób, ale powiem wam, że nie musimy osiągać w bibliotekach czy szkołach aż tak spektakularnego efektu, jeżeli chodzi o wizualizację, grafikę, animację czy dźwięki, żeby już wprowadzić tą rzeczywistość rozszerzoną za pomocą prostych naprawdę narzędzi. Ja oczywiście to, czego wam nie mogłem pozbierać dzisiaj, bo miałem to na dysku, to w podsumowaniu tego poszukamy i to będzie udostępnione dla was, żeby cieszyć innych też. Wróćmy do prezentacji. Czyli tak, mówiliśmy o wirtualnych galeriach, mieliśmy dwa przykłady. Wirtualne zwiedzanie i filmy 360 stopni na YouTubie. Rzucę wam jako hasło, bo chcę pójść dalej, bo kuszą mnie te narzędzia, a mam dosyć komfortowy czas, czyli 15 minut, żeby wam o nich powiedzieć, a może nawet część z was zainstaluje je w trakcie tego spotkania i będzie mogło zadać pytania. No dobra, to słuchajcie, ostatni slajd zbiorczy. Zbiorczy, bo miał być na 3, ale nie wyszedł. Jeżeli myślę o wirtualnych spacerach, to mogę wam polecić mnóstwo narzędzi, w których nie pracowałem i jedno, które lubię, bo oprócz wirtualnych spacerów daje
inne możliwości. I od niego zacznijmy. To nie jest stricte narzędzie do rzeczywistości rozszerzonej, ale do na pewno ożywiania grafik i stawiania tak zwanych punktów, czyli hotspotów. Zacznijmy od Finglinka i potem przejdziemy do prostego plakatu grafiki z AR, czyli jak użyć aplikacji Holo AR, żeby ożywić w prosty sposób, nie wiem, zdjęcie, okładkę książki. A na końcu coś, co jest, słuchajcie, właściwie nieznanym sposobem na to, jak kreować kreować rzeczywistość rozszerzoną w taki sposób już zaavansowany. Ale krok po kroku. Najpierw ThinkLink, wyłączam aplikację, wrzucę wam tylko może adres mailowy na czacie, żebyście też w swoim tempie odkrywali. ThinkLink.com. Udostępnię ekran i opowiem, co ja lubię w tej aplikacji. Full screen. Wcześniej się do niej zalogowałem. Powinniście zobaczyć teraz mój taki, jak się mówi, panel sterowania. I może taki, teraz już przejdźmy do warsztatowej części. Będę wam pokazywał krok po kroku, co można zrobić w takim narzędziu. Czyli po wejściu na stronę ThinkLink.com oczywiście musimy się zarejestrować, założyć bezpłatne konto. To wszystko jest do zrobienia. I pojawi nam się taki obszar. Czekajcie, muszę chyba tak zrobić. To, od czego zaczynamy, to przycisk Create, czyli utwórz. Dlatego ciężko powiedzieć, że ThinkLink to jest tylko doświadczenie wideo 360 stopni, czy doświadczenie VR-u, czy tworzenie właśnie wirtualnych spacerów. To jest coś więcej. To jest sposób na to, żeby zdjęcia czy wideo nabrały dodatkowych warstw. I chcę wam teraz pokazać, tylko chciałbym widzieć, co piszecie do mnie, jak to zrobić. Teraz ciekawe. Tu jest chyba czat. O, właśnie. Muszę sobie poradzić z tym. Czat. Dobra, mamy to. Spróbuję do was się teraz uśmiechnąć, żebyście widzieli. OK. Jeżeli coś do mnie, to bym wiedział, że mamy kontakt ze sobą. Dobra. Widzicie to, co piszę? Dobra. Była mowa o wirtualnych spacerach, w związku z tym można by było je stworzyć na przykład wkładając zwykłe zdjęcia. Jeżeli macie kamerki 360 stopni, wiem, że pewnie nie macie, ale może kiedyś taki zakup dokonacie, wtedy możemy tworzyć, zobaczcie, takie doświadczenie VR. No ale zacznijmy od czegoś prostego. Możemy wrzucić obrazek, nacisnąć kontynuuj, pobrać ten obrazek. Tak, wystarczy nam telefon i wrzucić go. To metodą prób i błędów, może nawet jeżeli ktoś z angielskim jest na bakie. Klikamy, po prostu klikamy, pojawia się nam nasze drzewo folderów w komputerze. Ja wezmę jakieś zdjęcie, które lubię. O, może tą naszą sympatyczną dziewczynkę? A niech będzie. Pewnie jakieś zdjęcie z Pexelsów albo Pixabaya, więc bez problemu z prawami autorskimi. Wrzuciłem to zdjęcie, robię kontynuuj, ono wskakuje mi tutaj do naszej galerii i klikam je. Dobra. Co mogę robić z tym zdjęciem? Tutaj na górze jest taka opcja edytuj i możemy dodawać tak zwane tagi. No to spróbujmy. Klikam dodaj tag. Tag może zawierać informację tekstową lub obrazek, nagłówek lub przekierowywać do innej strony. Lub zobaczcie, to jest to, po co wam pokazuję to narzędzie. Stworzyć wirtualną wycieczkę. Ona może być wirtualną wycieczką pomiędzy zdjęciami, grafikami, ale wyobraźcie sobie wirtualną wycieczkę, kiedy sfotografujecie pomieszczenia na przykład swojej biblioteki i wrzucicie je do tego systemu i one będą przekierowywać do kolejnych zdjęć. No ale zacznijmy od czegoś prostego, niech to będzie dodanie tekstu i mediów. Mogę wpisać pozdrowienia do was, piszę, pozdrawiam. Zmienię ikonkę, będzie to na przykład ikonka z serduszkiem, pozdrowienia, mogę coś jeszcze dopisać, tutaj uśmieszki, dopisać mogę, że jest i a nawet dorzucić do tej karteczki, która się nam pojawi, obrazekowy, no to była dziewczynka, to wyślemy ją na jakieś łąki,
dołączyć dźwięk, nagrać go i tak dalej, i tak dalej. Jak już opracujemy, to naciskamy done, czyli zatwierdź. Serduszko możemy przesunąć do dowolne miejsce. Może być to ciąg przyczynowo-skutkowy na jednej grafice, może być to ukryta informacja pod warkoczem, na ramieniu i tak dalej. Ja stworzę, słuchajcie, 2-3 punkty, żebyśmy wykorzystali dobrze czas, czyli dodaję kolejny, mogę przekierować dziewczynkę na inną stronę, a mogę przekierować do innego zdjęcia, więc zrobimy create tour. I tutaj będziemy mieli wybór kolejnej sceny, na przykład do sceny z pociągiem ją przerzucimy i zobaczcie, jak to fajnie jest zrobione, że ikonka od razu przyjmuje tą miniaturę kolejnej sceny. No dobra, to mamy to skończone. I chciałbym, żebyście odkryli to razem ze mną, w związku z tym nacisnę udostępnij, wytworzę link. No, to jest trochę fajnych opcji, ale może jakiś warsztat kiedyś zrobimy z Finglinka, tak mi się marzy. I wkleję wam to na czacie. Zajrzyjcie do tego, co stworzyłem przy was w ciągu 2-3 minut. Tak przymierzam się do tego Finglinka, bo jest znany w niektórych oczywiście kręgach, ale słuchajcie, tu jest tyle opcji dodatkowych. No i teraz jak dostaniecie to, prywatny jest, ok, to jeszcze dziękuję. Tutaj są ustawienia prywatności, klikam na oko. Robimy oczywiście albo prywatny, albo tylko dla tych, którzy mają link, tak? Więc nie musicie się logować, teraz powinno być dobrze. Spróbujcie odświeżyć. Przepraszam, zapomniałem odblokować, był prywatny. Dobrze, że Finglink też jest taki, wiecie, dla nas korzystny, że możemy natworzyć prywatnych rzeczy, a potem dopiero je opublikować. Zobaczcie teraz, proszę, jest OK. No i co, proste, prawda, bo jest serduszko i mamy pozdrowienia i teksty i tu przekierowanie na kolejną scenę. W ten sposób możemy stworzyć prosty wirtualny spacer, nawet jak nie mamy wideo czy tam zdjęć 360 stopni. To ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o Finglinka, chcę pokazać, że są gotowce. Może na przykład na tej ziemi pokażę. O, gotowiec, udostępnię wam, żebyście poczuli, co wtedy, kiedy mamy już 360. Tak, jak ktoś z was coś stworzy, też niech wyświetla. Patrzcie, ładnie 360 stopni się zachowuje. Można to obracać, dostawiać tutaj dodatkowe punkty. Czemu akurat tutaj nie wstawili nic, nie wiem, ale spokojnie na tej mapie trójwymiarowej też można wstawiać. To cofnę się, może coś lepszego znajdziemy. W ogóle tutaj ostatnio odkrywałem wyszukiwarkę, tylko jest tak ukryta, że jak znajdę, to się podzielę tym. Europejskie stolice. Zobaczcie, jak sfotografowane w 360 stopni, czyli sam Finglink zawiera bazę już świetnej jakości materiałów. Hop, i wskakujemy. Ostatni komentarz. Jeżeli macie cardboardy, proszę bardzo, jednym kliknięciem doświadczenie VR, klik. I gdybyśmy mieli to, to włączyłoby się nam teraz doświadczenie VR, ono się wczyta, czyli w okularach będzie można, słuchajcie, ruszać głową i korzystając z Finglinka oglądać ten świat. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Finglink. Przechodzimy dalej. Do narzędzia, którym powinniście według mnie zacząć pracować tak na co dzień, będzie to już HoloAR. Tutaj pozdrawiam Wojtka Wontora z drugiej grupy społecznościowej Wirtualna i Rozszerzona Rzeczywistość w Edukacji. Polecamy wam obydwie nasze grupy i Wojtek polecił to rozwiązanie. To może szybki filmik, słuchajcie, bo nie ma co. Możemy zeskanować okładkę waszej książki, zdjęcia, kartki wydrukowane, które oczywiście spełnia pewne rzeczy i nałożyć na tę okładkę filmik, nałożyć dodatkowe zdjęcie. Odbywa się to w kilku krokach. Zobaczcie, wybieramy sobie to, co jest znacznikiem, to, co ma się wyświetlić na tej warstwie górnej. Są też w tej aplikacji gotowe obiekty, z tego co pamiętam, więc możecie też sobie ożywić te karty w ten sposób. Takie przykładowe obiekty. To dobra, to tak, wysyłam wam na pewno link do sklepu Google. Zakładam, że HoloAR, ja patrzyłem, jak ktoś ma iOS-a, iPhone'y, iPady, to też spokojnie może sobie zainstalować tą aplikację. I powiem wam, że tak, ClickMeeting dzisiaj dla mnie nie jest łaskawy, bo chciałem wam pokazać krok po kroku, jak się z tego używa, ale spróbuję zrobić to na podstawie tych zdjęć. Po pierwsze,
chcę wam pokazać, o, to jest najważniejszy, chyba najważniejsza grafika. W momencie, kiedy aplikacją zrobicie zdjęcie na przykład okładki książki w waszej bibliotece, to ona będzie potraktowana jako, czyli ten znacznik, który wywoła nam rzeczywistość rozszerzoną. Następnie w samej aplikacji wybieracie, czy na tej okładce ma się pojawić galeria zdjęć, czyli okładka zamieni się na przykład w inną grafikę, którą przygotowaliście wcześniej, lub zdjęcie, czy przekieruje na YouTube'a, czyli możecie pokazywać dzieciakom, że biorą komórkę, rozszerzają rzeczywistość tej okładki, przenosząc się na filmik dotyczący na przykład tej książki. Możecie też wstawić zdjęcie, jakieś przykładowe modele 3D, no i tak, i jakieś teksty. Jest to dosyć prosta aplikacja, jeżeli chodzi o użytkowanie, i dlatego bym na tym poprzestał, bo chcę wam pokazać zaawansowane narzędzia, bo jeżeli wam to nie sprawi, że tak powiem, kłopotu, to trzeba będzie przenieść się na Blipara. A Blipar to, może wejdę w inną przeglądarkę, żeby pokazać wam, jak strona tego producenta wygląda. To też darmowa aplikacja do pobrania ze sklepu Google, ale ma możliwość kreowania rzeczywistości rozszerzonej w tak zwanym studiu. Zobaczcie na początek w ogóle Blipara. To jest dosyć rozwijająca się aplikacja, ożywia naszą przestrzeń, ma wbudowanych bardzo dużo różnych obiektów i grafik, animacji, gier i tak dalej. To, co chcę wam dzisiaj zaprezentować, to jest studio. I znowu, po zarejestrowaniu się, po zalogowaniu się bezpłatnym, znajdziecie się w takim miejscu. No i te ostatnie dwie minutki chcę wam opowiedzieć krok po kroku, jak tworzy się w tej aplikacji rzeczywistość rozszerzoną. Po pierwsze, na darmowym koncie korzystamy z tej ikonki, czyli utwórz aplikację. Robimy ją od podstaw. Też z tego też pewnie zrobimy jakiś webinar, bo to wymaga dłuższej chwili. Możemy wrzucić tak zwane markery, czyli coś, co będzie wywoływało tą rzeczywistość rozszerzoną. No ja przejrzę moje zasoby znowu i moim zdjęciem, które będzie wywoływało. Pamiętajcie, że zdjęcia też powinny być odpowiedniej jakości, złożoności. Niech będzie ta rodzinka na przykład. Mogę nazwać tą rodzinka i klikam kontynuuj. I chciałem wam powiedzieć, pokazać, czym różni się tamta prosta HoloAR od tego studia. Nawet samo omówienie będzie już dla was krokiem naprzód. Ten znacznik, czyli jeżeli użytkownik najedzie smartfonem, tabletem na okładkę książki, zdjęcia, które rozsypiecie, może wywołać różne działania. Czyli może się pojawić na tym model 3D, zobaczcie, one są tutaj wbudowane, ale tu jest szaleństwo. Może uruchomić dźwięk, przenieść do kalendarza, wysłać maila, otworzyć galerię zdjęć, przenieść na media społecznościowe, otworzyć PDF-a albo przenieść do kolejnej sceny. Dla tych z was, którzy bawią się na przykład w montaż wideo, to już pewnie zobaczyliście, że na dole są różne sekundy, czyli możemy nie dość, że wprowadzić jakiś obiekt, to możemy wpłynąć na to, że na osi czasu zaplanować mu ruch, czyli może się pojawić, może się zniknąć, może się w różny sposób zachować. Ja pokażę wam tylko taki przykład, najprostszy, wstawię ten oto sześcian tutaj na środeczek, mogę go powiększać, pomniejszać, wysuwać, to wszystko się pojawi, mogę obejrzeć, jak to będzie zachowywało się w rzeczywistości, zobaczcie, mam tutaj różne rzuty, czyli nad naszym zdjęciem pojawi się sześcian. Mogę dołożyć kolejną rzecz, czyli z takich prostych rzeczy to albo wideo, albo link do YouTube'a, zobaczcie. I jak ktoś wyświetli sobie to zdjęcie, to będzie mógł zobaczyć na przykład filmik, który mu się wyświetli. Akurat to jest YouTube, ale weźmy wideo, czyli mogę prowadzić konkretny filmik, który mi się tutaj pojawi. To już wygląda na bardziej zaawansowane, ale chciałem, żebyście mieli świadomość, że to w ogóle jest. Zostawię tylko ten sześcian. Teraz powiem, co można z tym zrobić. Otóż Blipar ma różne plany cenowe, ale jest sposób na to, żeby w działaniach bezpłatnych wygenerować specjalny kod i używać go na przykład w bibliotece. W tym momencie, kiedy chcecie, żeby to zdjęcie przetworzyło się i wyświetlił się na przykład taki sześcian, wystarczy wrócić tutaj wstecz, nie publikować, tylko wrócić tu wstecz. Nie wrócić wstecz, tylko po prostu zrobić, kliknąć wstecz. Następnie wybrać menu i wybrać opcję publikuj do testowania. Rozmawiałem kiedyś, chyba z 2 lata temu, z twórcami Blipara i zapytałem,
Czy dla celów edukacyjnych bezpłatnych kiedyś zlikwidują tą opcję? Obiecali, że nie. Ostatnio mi to nie działało, się załamałem, ale wczoraj odkryłem, że jednak działa. Zobaczcie, co teraz zrobię. Wpiszę tu kod biblioteka. Nacisnę kontynuuj. Jak to teraz zadziała? Jeżeli ktoś będzie miał smartfona i ściągnie sobie aplikację Blipar, wyświetlę wam teraz, skąd się ją pobiera. Blipar. O. Sklep Play. Zakładek mam. Luzowanie obostrzeń w czerwcu prawie pewne. Już kończymy. 15 przestał mi działać internet, ale to ważne. Ostatnie sekundy, sklep Blipar. O, tu jest nasza aplikacja, czyli możemy bezpłatnie zainstalować tą aplikację. Na naszej prezentacji. Czekajcie, bo już się pogubiłem, tutaj byłem, dobra. Pobiera użytkownik aplikację, skanuje to zdjęcie, ale wybiera jako kod wyraz, który tu mu wpisujemy. I na tę chwilę tyle wam wystarczy do tego, żeby ożywić. To wystarczy publikować do testów i każdy, kto wejdzie do waszej biblioteki, używając tej aplikacji, wpisując kod biblioteka, będzie mógł tego użyć. Dobra, słuchajcie, bo się zagadałem. A tutaj już koniec naszego spotkania. Marysiu, przepraszam, ale widzisz, byłem w ferworze wszystkiego. Tylko teraz słuchajcie, muszę tak zatrzymać udostępnienie, wyświetlić ostatni slajd, bo jest dziękuję. O, dobra, 19:01. Dziękuję bardzo. Dzięki. W imieniu całego naszego zespołu i w imieniu uczestników i uczestniczek, którzy myślę bardzo zainspirowani są twoim wystąpieniem. Pojawiły się też prośby o linki do twojej strony na Facebooku, więc jakbyś mógł dołączyć je w prezentacji, którą udostępnimy, to na pewno będzie to bardzo przydatne. Także bardzo ci dziękuję za tę pokaźną garść inspiracji i zachęcam wszystkich do wracania do tego spotkania, ponieważ nagranie będzie dostępne na Facebooku, będzie dostępne też na naszej stronie po zmontowaniu. Będzie z niego prezentacja i oczywiście zaświadczenia udziałów, które również mogą państwo pobrać. A na koniec chciałam jeszcze przypomnieć o tym, o czym już wspominałam, czyli o tym, że w projekcie prowadzimy również warsztaty Spółdzielni Otwartej Edukacji w Bibliotece. To są w większości warsztaty online i można się na nie zapisać za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie. Najbliższe warsztaty odbędą się 7 czerwca i będą dotyczyły gier wideo, więc myślę, że może to jest temat, który państwa też zainteresuje. Tytuł to jest Czego uczą gry wideo? Edukacyjne wykorzystanie gier dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Serdecznie zapraszam do udziału oraz zapraszam również do pozostawania z nami w kontakcie i do podzielenia się z nami swoim kontaktem za pomocą formularza, który jest tu na czacie, na ClickMeetingu przypięty. Natomiast tak, po spotkaniu dostaną państwo maila jeszcze z linkami tymi dotyczącymi naszych wydarzeń i zaświadczenia. Na Facebooku również udostępnimy państwu ten link. Także bardzo serdecznie dziękuję i państwu za udział, i tobie, Robercie, jeszcze raz bardzo dziękuję. I mam nadzieję i jestem przekonana, że nie jest to ostatnie spotkanie, na którym się widzimy w tej formie. Bardzo dziękuję. Proszę korzystać, próbować, pisać jak nie wychodzi, bo no jak to z wszystkimi narzędziami, na początku może być różnie, ale będziemy sobie radzić wspólnie wtedy. A jeszcze do grupy mógłbym wysłać link, jeśli mogę tak na szybko, dobrze? Tak, bo grupa ARV, mamy dwie grupy, już wam wysyłam, tylko szybciutko. Słuchajcie, tutaj inspirujemy się, więc zapraszam serdecznie, żebyście dołączali. O, tak rzutam na taśmę, hop, to jedna z naszych grup. Dobra. Teraz czeka mnie zebranie tych wszystkich linków, ale to będzie przyjemność. A nas później eksploracja i... A teraz życzę wszystkim z państwa dobrego wieczoru i spokoju. Dobrego wieczoru, wszystkiego dobrego. Do widzenia.